Hello, my friend. I had a two stone in my stomach here. In kidney, but I healed. And I healed. I had a two stone kidney on here. Bugu zdrowiu mnie z dwóch kamieni na nerkach. Miałem dwa kamienie na nerkach. And doctor said to me, you need to operation. I doktor mówił mi, że potrzebuję operacji. But Jesus died for my sickness. Ale Jezus umarł za moje choroby. I don't need any operation. Nie potrzebuję żadnej operacji. Jesus healed me and stone is come out. Jezus uzdrowił mnie i ten kamień wyszedł z mojego ciała. And I used to smoke weed. Kiedyś paliłem marihuanę. And my mind is like very weakness. I mój umysł był przez to bardzo osłabiony. But Jesus healed my mind. Ale Jezus uzdrowił mój umysł. And now my mind is proper working. I teraz mój mózg pracuje w dobrym, dobrze pracuje. And I'm catching power is very more and more. I moc Boża coraz bardziej mi dotyka. This is Jesus. To jest Jezus. If somebody have any sickness in body, come here, we will pray for you. You will be healed in the name of Jesus. Jeżeli ktoś z was tutaj ma jakąś chorobę w ciele, right now, niech przyjdzie do nas, pójdzie na was ręce, Jezus was uzdrowi przez nas. Whatever your sickness, whatever, it doesn't matter. Jakakolwiek jest twoja choroba, to nie jest ważne. In the name of Jesus, thank you, friends. Dziękuję. Słyszeliście to? Słyszeliście to, przyjaciele? Mówię do każdego z was, którzy jeszcze nie poznaliście Jezusa. Ci ludzie doświadczyli realnie Bożej mocy. Doświadczyli Bożej mocy. Bożej mocy. Ja bym chciał, żeby każdy z was myślał o tym teraz. Rozważaj to teraz. Co w twoim życiu nie gra? Gdzie człowiek w twoim życiu się skończył? Gdzie się skończył człowiek? Gdzie się ty skończyłeś? Tam zaczyna się wielki Bóg i to za free, za free. Skorzystaj z tego, skorzystaj z łaski, skorzystaj z łaski. Modlić. Będziemy ci jeszcze osobiście opowiadać o Jezusie. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. Bóg nie widzi cię inaczej, jak tylko w
Chrystusie. Jeśli nie masz Jezusa, to Bóg cię nie widzi. Jeśli nie pojednałeś się z Jezusem, jeśli Jego krew nie obmyła ciebie, to Bóg cię nie widzi. Bóg tak jakby ma na ciebie amnezję, rozumiesz? Bóg widzi tylko tych, którzy pojednali się z Chrystusem, czyli Chrystusowców. Musisz pojednać się z Bogiem, musisz oddać Mu swoje życie, musisz uznać siebie za grzesznika. Ja uznałam siebie za grzesznika. Przeprosiłam Boga, że żyłam bez Niego. Porzuciłam moją sprawiedliwość i przyjęłam Jego sprawiedliwość. Uczynki Jezusa są mi przypisane, a więc ta usługa, którą prezentował Jezus Chrystus, że chromi chodzili, że ślepi widzieli, że głusi słyszeli, towarzyszy również mojemu życiu. Uwielbiamy Ciebie. Jedyny sprawiedliwy, my uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Jako jedynego Pana i jedynego Króla. Jako jedynego Pana i jako jedynego Króla. Jesteśmy Kościołem Przebudzeniowym. Nazywamy się Kościół Mocy. Każdej niedzieli spotykamy się o 10 godzinie na ulicy Kasprzaka 24. W każdą środę o godzinie 19:45 wstawiamy się za ludźmi, którzy nie poznali Jezusa. Wstawiamy się i modlimy się za Izrael, za naród wybrany. Modlimy się o nasz rząd. Rozumiecie? Jeśli porusza Cię to, co mówimy, to zapraszamy Cię do nas na spotkanie. Każda niedziela, godzina 10, Kasprzaka 24 i każda środa o godzinie 19:45 gromadzimy się. Kościół to nie jest budynek. Kościół to są ludzie, którzy zostali wywołani z ciemności. Jeśli nie zostałeś wywołany z ciemności, jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to jeszcze nie jesteś Kościołem, ale dzisiaj możesz stać się Jego Kościołem. Jeśli dzisiaj przyjmiesz zastępczą ofiarę Jezusa do swojego życia, to jeszcze dzisiaj staniesz się Jego Kościołem. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, Jeszua. Najpiękniejszy jesteś Ty. Rozmyślaj o tym, rozmyślaj. Jedyny godzien czci. Ten Bóg jest. On jest. Najpiękniejszy.
Jezus, nikt nie byłby w stanie nas zmienić. Nikt. Nikt by nie był w stanie nas zmienić. Jesteśmy tutaj przed wami na świadectwo. Nikt nie byłby w stanie nas zmienić. Opowiem wam pewną historię. Kiedyś przyszedł sobie facet do fryzjera, a fryzjer był taki jak my, narodzony z Bożego Ducha. I głosił ludziom, których strzygł. A więc kiedy facet już siedział na swoim, na tym stołku, to zaczął mu głosić. Ale facet był nerwowy, jak niektórzy z was. I powiedział tak, nie mów mi o tym Bogu. Przecież Boga nie ma. Jakby był Bóg, to by nie było na ziemi tyle zła, tyle patologii, tyle nieszczęścia. Nie gadaj mi bzdur, tylko mnie strzyż. Fryzjer był uprzejmym człowiekiem, jak my. A więc przestał głosić. Odwrotnie. Źle wam tą historię opowiedziałem. To ten, co siedział, głosił fryzjerowi. Teraz sobie przypomniałem. Masz pojęcie? Duch Święty im przypomniał. Posłuchaj teraz dalej, bo to z Ducha Świętego leci. No i on do niego mówi, ten fryzjer, ty nie będziesz mi tutaj mówił o Bogu, bo Boga nie ma. I powiedział mu to, co powiedziałem wcześniej, tylko na odwrót. Facet się zamknął i wyszedł. Ale kiedy wyszedł przed ten zakład fryzjerski, zobaczył takiego gościa z długimi włosami i zarośniętego strasznie. I wrócił do tego fryzjera i mówi do niego tak, nie ma fryzjerów. A ten fryzjer mówi, co ty brydzisz? Przecież ja jestem fryzjerem. A ten facet mówi, to jest nieprawda, że ty jesteś fryzjerem, bo fryzjerów nie ma. Bo jakby byli fryzjerzy, to by nie było tylu zarośniętych, z takimi brudami, włosami, brudasów. A ten fryzjer mówi tak, ale czy to jest moja wina, że on tak wygląda? Przecież jak on by tutaj przyszedł do mnie, to bym go za darmo ostrzygł, bo ja bym chciał, żeby wszyscy elegancko wyglądali. To nie jest moja wina, że on nie przychodzi do mnie i chodzi taki zarośnięty. I ten fryzjer obronił swoje stanowisko, a wtedy ten facet powiedział, wiesz, dokładnie jest tak samo z Bogiem. To nie jest tak, że go nie ma. Tylko ty nie chcesz do niego przyjść. I może ty dzisiaj masz, przyjacielu, teologię taką jak ten fryzjer, że Boga nie ma, bo jest tyle zła, tyle patologii i nieszczęść. Ale prawda jest taka, że Bóg jest, tylko to ty nie chcesz do niego przyjść. Bo sobie wyrobiłeś taką rzecz w głowie, że nie ma Boga. I nie będę więcej o tym myślał. Nie ma Boga. A przedstaw mi dowody na to, że Boga nie ma. A ja ci przedstawię dowody na to, że Bóg jest. Ja jestem na to dowodem. Nazywam się Artur Ceroński. Jestem dowodem na to, że Bóg jest. Jak ja się nawróciłem do Jezusa w 2001 roku. I jak telewizja polska zrobiła ze mną program pod tytułem Byłem gangsterem. To potem przez 6 miesięcy w Polsce debaty różne były. Rozmawiali sędziowie i prokuratorzy, jak to jest możliwe, co się stało. Że zawodowy przestępca, bogaty przestępca nawrócił się do Boga, co to jest, co się stało. Automuchę przejechało, to się stało. Jeżeli ty uznasz, że Bóg jest, to On się tobie objawi. On przyjdzie do twojego życia. Nie będziesz musiał się spinać i on zacznie działać. On zmienił mnie z mordercy w kaznodzieję. Rozumiesz, o czym mówię? Z mordercy w kaznodzieję. On może zmienić twoje życie. Rozumiesz? I nie będziesz musiał się na tym spinać. Bo mówię ci o łasce, nie o 10 przykazaniach. Religia nam mówi, przestrzegaj 10 przykazań, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, a może Bozia się nad tobą zlituje i pójdziesz do nieba. Nie ma Bozi, a 10 przykazań nie jest obowiązującym kodeksem prawnym dziś. Jest jedno przykazanie. Zakochać się w Bogu, uwierzyć.
Takie jest przykazanie. A potem się leci, przyjaciele. Cały czas się leci do przodu. Szukajcie nas w internecie kościółmocy.pl. I tak jak mówiła moja zacna żona, w każdą niedzielę na ulicy Kasprzaka 24, tam 3 km dalej, spotykamy się naszą wspólnotą. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Jest naprawdę super. Żyjemy pełnią życia.